Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj... Dzień dobry. Tak, dzisiaj mój gość, moja gościuwa już się odezwała. Ja jestem Tomek Wyszyński i razem ze mną jest Agata Białobrzeska. Witaj, Agato. Dzień dobry. Dzień dobry. Już po raz trzeci, zdaje się, spotykamy razem. Dzisiaj sobie porozmawiam o tym, czym się różni herbata. No właśnie. Może na początek, czym się różni herbata? Zasadniczo herbata różni się tym, że jest herbatą, a to, co nie jest herbatą, herbatą nie jest, choć herbaciano wygląda. A tak konkretnie, herbata to jest krzew herbaciany, a to, co czasem można kupić jako herbatę lub wręcz jako herbatkę, w 99% herbatą nie jest. Czasem są to zioła po prostu lub mieszanki ziół i owoców, a czasem jest to rooibos, czyli czerwonokrzew afrykański, lub yerba mate, czyli ostrokrzew paragwajski. Brzmi bardzo naukowo. To w takim razie dla purystów herbacianych, co zrobić, żeby kupić herbatę? Znaczy, co trzeba kupić, żeby kupić herbatę? Żeby kupić herbatę, należy kupić jedną z 6 gatunków herbat, czyli albo herbatę zieloną, albo herbatę żółtą, albo herbatę białą, albo herbatę oolong, zwaną również herbatą niebieską, albo herbatę czarną, albo herbatę puerh. To w takim razie czym się różnią te wszystkie herbaty? Żółta, niebieska, czerwona, nie wiem, żółta, czarna, biała i tak dalej. Ano, różnią się stopniem utlenienia oraz w przypadku herbaty puerh tym, że ona jest fermentowana. Tak, jednym słowem różnią się tym, że one są w różny sposób przygotowywane do spożycia. O, tak to określę, to znaczy do zaparzenia. No właśnie, bo mnie to zawsze zastanawiało, bo w tych wszystkich sklepach różnych to rzeczywiście było ileś tych rodzajów herbat. Nie znam się na herbatach, ja po prostu kupię herbatę, jest albo dobra, albo niedobra. Już. No to w takim razie może po kolei wyjaśni, co z tego, że herbata jest czarna? To znaczy, że jaka ona jest na przykład? I tak po kolei spróbujmy sobie o tych wszystkich herbatach powiedzieć w takim razie. Generalnie podstawą każdej herbaty są liście z krzewu herbacianego. Przy wykwintnych herbatach najczęściej są to pierwszy pączek z gałązki lub ewentualnie pierwszy pączek i pierwszy listek. Całą resztę się zostawia. Natomiast jak już się te liście ma, to coś trzeba z nimi zrobić. Zasadniczo trzeba je wysuszyć. To jest wspólne jakby dla wszystkich. Tylko susząc się liście, utleniają się, czyli robią się takie ciemne. Można to porównać do, bo to dotykowo można też jakby porównać, żeby jakby to jakoś to zobrazować. Jak przetniemy jabłko na pół i zostawimy je tak o, na wolnym powietrzu, niczym nie przykryte, to ono po pierwsze zbrązowieje, no potem zacznie usychać, ale zanim jeszcze zacznie usychać, ono się robi takie tępe w dotyku. I takie pomarszczone. Też, tak. Jeśli o to chodzi. I to jest proces. Właśnie proces utleniania. Ono ciemnieje, bo jakby jest nastawione na działanie tlenu i to, co jest w tym jabłku, zaczyna się utleniać i dlatego ono ciemnieje i robi się takie niesmaczne i w ogóle niefajne. Mniej więcej to samo następuje z herbatą, więc ten proces utleniania trzeba zatrzymać. I tak naprawdę wszystkie różnice między herbatami, na razie odkładamy gdzieś na bok herbatę puerh, polegają na stopniu utlenienia tych herbat. Bo herbata zielona jest mało utleniona, ją się dosyć szybko przerywa te utlenianie, czyli oksydację. A oksydację się generalnie przerywa poprzez podgrzanie tego. Wracając do porównania z jabłkiem,
jak jabłko pokroimy i wrzucimy na patelnię i to obsmażymy, to już w szarlotce potem nam nie ciemnieje. No i właśnie coś takiego się robi z herbatą. I teraz z zieloną to się robi dosyć szybko. Z żółtą się to robi dziwnie, ponieważ z żółtą się to robi nieco później, ale więc żółta jest bardziej utleniona. Ale żółtą jeszcze po tym, jak jej się przerwie ten proces utleniania, to jeszcze się zawija w żółte płótno lub w żółty papier, żeby zżółkła. Białej, natomiast białej to się w ogóle nic nie robi, ją się tylko rozkłada na takich specjalnych matach na słońcu i ona sobie schnie. I tyle. W ogóle bez niczego. Ona sobie po prostu wysycha i już. Oląg dla odmiany jest specjalnie zwijana i łamane są liście, żeby ta oksydacja była większa, bo kiedy się połamie listki, to te enzymy odpowiadające właśnie za utlenianie wydostają się na wierzch, więc ten proces przebiega szybciej, mocniej jakby, tak? Bardziej intensywnie. No i kiedy już się te liście połamie i zwinie i ta oksydacja jakoś tam podziała, to się ją przerywa, bo nie chcemy, żeby była w 100%, prawda? Bo nie, bo będzie niesmaczna. No, czarna herbata jest podobnie jak oląg, tylko jeszcze dłużej. Ona jest w 95% mniej więcej utleniona, dlatego ma taki ciekawy posmak, jak się ją pije, prawda? Ona jest taka jakby trochę gorzka, jakby trochę cierpka. No, ma takie coś swojego. I chyba tych czarnych jest, mam wrażenie, u nas najwięcej. To jakoś najczęściej się tego pije chyba. U nas tak, ale żeby było śmieszniej, to do Polski najpierw dotarła zielona. Mhm. Ale jeszcze nie omówiliśmy puerch, bo puerch to jest w ogóle śmieszna herbata. Bo się ją suszy, bo się ją trochę oksyduje, potem się te oksydacje zatrzymuje i wszystko byłoby spoko, nie? Zupełnie jak zielona na przykład. Tyle, że potem te liście sobie leżą w specjalnych halach, gdzie jest podwyższone ciśnienie i podwyższona wilgotność. Czyli herbata zaczyna, liście zaczynają fermentować. Duża wilgotność, nie ma dostępu tlenu, podwyższone ciśnienie, no musi zacząć fermentować. Mhm. I po okresie fermentacji, który w zależności od gatunku tej herbaty, od plantacji, gdzie jest uprawiana i tak dalej, trwa bardzo różnie, od kilku godzin do kilkunastu dni. Ona jest sprasowywana w takie cegiełki. Oczywiście jak my ją kupujemy w Polsce, to ona już jest rozsypana z tych cegiełek. Ale w celach transportowych jest prasowana w takie cegiełki małe, takie prostopadłościaniki. No. Tak. No mamy herbatę zieloną, białą, czarną, tam jakąś jeszcze. To się pewnie różni smakiem. Trudno oczywiście jakoś scharakteryzować smak, ale może się nam uda. A druga rzecz, czy to też się różni jakimiś właściwościami tej herbaty, takimi ogólnymi właściwościami, powiedzmy. Na pewno się różnią smakiem, na pewno się różnią kolorem naparu. I trochę się różnią jakby zawartością różnych substancji, chociaż w sumie te substancje są podobne, no bo w końcu to jest ten sam liść, prawda? Tylko inaczej obrabiany. Generalnie zielone są takie bardziej łagodne w smaku. Niektórzy mówią, że smakują sianem. Ja bym aż tak nie powiedziała, bo zresztą nigdy nie jadłam siana, więc nie wiem, jak smakuje. Nigdy też nie zaparzałam siana, więc tym bardziej nie wiem, jak smakuje napar z siana. Natomiast ona jest taka delikatna. Taki ma rzeczywiście w posmaku, w aromacie coś z trawy, coś z liści. To czuć po prostu. I kolor naparu jest bardzo jasny. Zielona herbata jest uważana za bardzo dobry środek do oczyszczenia organizmu. Bo ona pobudza pracę komórek, które jakby wyrzucają z siebie to, co tam jest niedobre, albo to, co jest wokół, co jest niedobre, wyrzucają. To wszystko ląduje w nerkach i smoczem jest wydalane. Dlatego zielona, oprócz tego, że jest oczyszczająca, to jest również moczopędna. I to należy pamiętać. Żółta.
Żółtej nigdy nie piłam, przyznam się szczerze. Ale wiem, że zarówno liście, jak i napar jest żółty, autentycznie żółty. Biała natomiast napar ma bardzo ciemny, ponieważ tam ta oksydacja no, jest bardzo wysoka, niemalże stuprocentowa, bo tam w ogóle nie przerywaliśmy tej oksydacji, tak? Tam się po prostu liście suszyły i już. Mhm. I biała jest taka... No, białą to trzeba lubić, o tak powiem, bo biała jest bardzo taka wyrafinowana w smaku. Ona jest z jednej strony taka niekonkretna, tak jak czarną na przykład. No czarną to raczej wszyscy znają. Ma taki swój herbaciany posmak, taką goryczkę jakby. Mhm. To biała tego nie ma, więc jest z jednej strony taka niezorientowana, a z drugiej strony gdzieś tam pod spodem ma w sobie jakąś taką potworną cierpkość. Właśnie nie kwaśność, nie gorycz, tylko taką cierpkość, więc ona jest dziwna. No, olongi są przepyszne. Olongi są takie... Coś pomiędzy zieloną a czarną, to znaczy już nie takie delikatne jak zielona, ale jeszcze nie takie dojrzałe w smaku jak czarna. Czarną w smaku to chyba wszyscy znają, no a kolor parzenia jest od jasno-słomkowego do prawie czarnego, bo to też zależy jak długo parzona, z jakiej plantacji i tak dalej, i tak dalej. No i czarna dla odmiany zawiera dużo garbników, których jedną z jakby głównym składnikiem są flawonolidy, które powodują, że po pierwsze przeciwdziałają starzeniu się, po drugie przeciwdziałają nowotworom i po trzecie pomagają utrzymać dobry stan naczyń krwionośnych i w ogóle układu krwionośnego. No i została nam herbata Puerh. Herbata Puerh, zdaniem jednych, śmierdzi błotem i ziemią, a zdaniem drugich śmierdzi rybą. Proszę sobie wybrać, która wersja Państwu bardziej odpowiada. Smaku to nie ma za świetnego, o tak powiem. Natomiast działania, a to jeśli chodzi o działania, to Puerh to jest po prostu skarbnica, bo to nie dość, że oczyszcza, tak jak zielona, to jeszcze pomaga spalać tłuszcze, więc działa odchudzająco. A w ogóle jeszcze taka rzecz. Zakładając, że kupujemy herbaty nie w torebkach, tylko takie normalne liściaste, czy jesteśmy jako osoby niewidome rozpoznać, która jest która? Po liściach jakoś, powiedzmy, po zapachu, po wyglądzie tych liści, po fakturze. W sensie kupujemy czarną, zieloną jeszcze jakąś i to nam przychodzi do domu i która jest która? Tak. No bo oczywiście możemy to sobie rozpoznać jakimś tam programem OCR. Nie, no jasne, czy czymś takim, jasne. Ale pytanie, czy można tak prostać, rozpoznać. Powiem to tak, tak jeśli po prostu. To są czyste herbaty, bo potem jeszcze możemy powiedzieć o tak zwanych aromatyzowanych. Mówię tak zwanych, bo one nie zawsze są aromatyzowane. Częściej są po prostu wymieszane z jakimiś owocami albo innymi składnikami. No więc jeśli to są czyste herbaty, to tak. Po zapachu. No i teraz w zależności od tego, jaką herbatę kupimy. Odwołam się do zielonej, bo tu jakby jest najłatwiej to okazać. Herbaty zielone, oczywiście jest ileś tam. Pomijając już fakt, że jest chińska i japońska, które różnią się między sobą diametralnie, zarówno sposobem parzenia, jak i temperaturą parzenia i w ogóle wszystkim, czym się tylko da. Natomiast są różne, najczęściej ich nazwy pochodzą albo od plantacji, na której były uprawiane, albo od sposobu zwinięcia liści. I tak, mamy zieloną gunpowder, czyli proch strzelnicy i rzeczywiście te listki są zwinięte w takie kuleczki, autentycznie. To fajnie. Mamy silver needle, czyli igiełki. Mamy, ja w tej chwili mam w domu Lungqing, czyli brwi smoka i te listki rzeczywiście przypominają brwi. Są takie lekko wygięte w łuk, jak brwi i są takie cienkie. No, coś niesamowitego, naprawdę. I wiedząc takie rzeczy, można rozpoznać, która herbata jest która. Ale te wszystkie sposoby zwijania, to ma tylko wartość estetyczną? Czy tam jest jakiś jeszcze
dodatkowy efekt, powiedzmy. Nie, to ma raczej wartość estetyczną i wyróżniającą daną herbatę spośród innych, w sensie, że to jest ta konkretna, ta z tej plantacji, ta właśnie ta, żadna inna. Mhm. Wprawdzie oczywiście każda herbata będzie, no bo to są tylko te pierwsze listki, no tylko, że tak naprawdę to każda to są te pierwsze listki, to musielibyśmy kupić naprawdę niskiej wartości herbaty, żeby tam się znalazły jakieś dalsze liście, tak? Z gałązki. Oczywiście są takie, no jak spotkamy w sklepach herbacianych, o których mam nadzieję będę mogła chwileczkę coś też powiedzieć. Oczywiście, oczywiście możemy spotkać herbaty, które kosztują na przykład za 10 deko herbaty zielonej 6 zł. To aha, ja naprawdę proponuję nie brać, bo to nie jest dobra herbata. Tym bardziej, że 10 deko herbaty to na trochę posłuży. To nie jest na dwie szklanki, dwie filiżanki. Nie, o nie, 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 nie. 10 deko to jest na, nie wiem, 20 filiżanek. No właśnie, czyli wychodzi na to, że powiedzmy 6 zł to jest 30 groszy, więc powiedzmy, że to jest naprawdę niewiele. No, nawet ekspresówki tyle nie kosztują. Więc no, trzeba to mieć na uwadze. Da się zapachem, da się dotykiem. To właśnie teraz sobie może spróbujmy powiedzieć o tym, co już troszeczkę zacząłem, czyli czarna herbata, czarna herbata. Czyli dlaczego herbaty są tanie i herbaty są drogie, jeżeli mówisz, że no to są tak czy tak te pierwsze listki. Więc jakby z czego wynika dodatkowa ta różnica w cenie, która czasami jest naprawdę niemała? Powiem tak. Są herbaty Panasoniki i są herbaty Philipsy i są herbaty Pioniery i są herbaty Denony. O, tak bym to określiła. Okej. Co kto sobie woli, prawda? Natomiast zasadniczo, jak wejdziemy, to będziemy takie główne jakby... Mówimy, tym razem mówię o czarnej herbacie, bo to najczęściej chyba jednak kupujemy czarne. To mamy tam, tak. Mamy Darjeeling. Mamy Assam. Mamy Yunnan. Ceylon. To są takie jakby cztery... Główne podziały, bo tam pewnie coś jeszcze się zdarzy, tak? O co chodzi? Chodzi o to, że Darjeeling jest to herbata czarna, uprawiana i przygotowywana do zaparzenia, tak to określmy, w, no, jak to powiedzieć, w regionie Darjeeling w Indiach. Przy czym akurat herbata Darjeeling, samo słowo to już jest marka. To jest po prostu... Wiadomo, tobie może nie smakować Darjeeling, ty możesz wolić Assam. Niemniej Darjeeling to jest po prostu samo w sobie, to jest, to wiadomo, że to jest ta najwyższa półka, no. Mhm. Dlatego, że Darjeeling w sposób niesamowity dba o to, żeby to rzeczywiście były te pierwsze listki z gałązek. Poza tym Darjeeling też jest nie jedna, tylko trzy. Zasadniczo. Bo jest First Flush, Second Flush i third flush, czyli pierwszy zbiór, drugi zbiór i trzeci zbiór. Pierwszy zbiór jest tak mniej więcej w połowie marca i herbata z pierwszego zbioru będzie bardzo aromatyczna, natomiast niekoniecznie będzie bogata w smak. Z drugiego zbioru, czyli gdzieś tam w czerwcu mniej więcej, będzie tak porówni. I taka moim skromnym zdaniem jest najfajniejsza, ale co kto lubi oczywiście. Będzie równie aromatyczna i smakujące. Natomiast second flush, czyli gdzieś tam pod koniec sierpnia, nie second, tylko przepraszam, third. Mhm. Tak, to będzie zdecydowanie, smak będzie super, a aromat taki, no, niekoniecznie taki dobry. No i teraz jeszcze, na przykład, jak w herbacie jest, można spotkać w opisie, że w herbacie duża ilość srebrnych tipsów, czyli tych właśnie tych pierwszych młodziusieńkich listeczków. Natomiast można kupić herbatę, tylko ona jest obrzydliwie droga, która jest złożona tylko i wyłącznie ze srebrnych tipsów. I to się wtedy nazywa orange pickle. A co to znaczy obrzydliwie droga?
Obrzydliwie droga to znaczy około... Moment, muszę szybko przeliczyć. No, tak pi razy około 1000-1500 za kilo. Ładnie, rzeczywiście. To trochę czyli jest. W przeliczeniu na 10 deko, tak 150 zł za 10 deko herbaty, no. No. Czyli mamy, powiedzmy, parę złotych za filiżankę. Tak. Tak jakbyśmy to w domu robili. Tak, tak dokładnie. Ale Darjeeling Second Flush jest naprawdę dobra. Okej, okay, a ta reszta, te wszystkie Assamy, Yunany okay. i tak dalej. Powiem tak, Yunan jest chińska, Ceylon jest ceylońska, jak sama nazwa mówi. To znaczy, przepraszam, dzisiaj to powinna no być tak. Sri Lanka, ale jednak herbata nadal jest ceylońska. Mm-hmm. Nie wiedzieć czemu. I powiem tak, Yunan jest taka trochę gorzka. Darjeeling jest taka akurat, przynajmniej dla mnie, natomiast Assam jest taka ciężka. Natomiast Ceylon jest bardzo zrównoważona, sama w sobie jest taki zwyklak. Natomiast Ceylon ma jedną bardzo ważną cechę. Ta herbata się świetnie łączy z owocami, kwiatami, ziołami i aromatami. No to jeżeli mowa o jakimś łączeniu, to no bo dobra, można kupić sobie herbatę łączoną, ale czy ty kiedyś próbowałaś też łączyć herbatę samodzielnie, czy raczej to już jest jednak, to trzeba kupić? Oczywiście, że próbowałam łączyć samodzielnie. To może chwilę o tym. Po pierwsze, można łączyć herbaty między sobą, to znaczy, a to ja sobie tak dam trochę czarnej, i trochę olonga, to tak będzie fajnie. A, jeszcze trochę tu puercha dorzucę, to ten puerch będzie działał, ale nie będzie tak smakował obrzydliwie jak sam puerch. Tak? I to jest jeden sposób łączenia. A drugi sposób łączenia to sobie kupuję fajną zieloną herbatę. Kupuję sobie w jakimś innym sklepie, sklepów jest mnóstwo, na przykład jakieś suszone ananasy. Przychodzi mi to wszystko do domu. Zabiorę te suszone ananasy, kroję drobniutko, mieszam z zieloną herbatą w proporcji powiedzmy 3:1, to znaczy 3 porcje zielonej herbaty na 1 porcję ananasa. Zamykam w jakimś szczelnym słoiku, na tym przykład szklanym, i stawiam tak na miesiąc, co najmniej. I to sobie się przegryza, jak to mówią, i to tak. Potem sobie jest. To w takim razie, bo... warto by chyba przejść do kolejnego etapu, ale jakby kończąc ten temat wyboru herbat, skąd najlepiej to brać? Sklepy, jakieś adresy, cokolwiek? Ja bardzo polecam sklep, który się nazywa czajnikowy.pl i eherbata.pl. Tam jest duży wybór tych herbat. A, i jeszcze jest aleraj.pl. Na aleraju oprócz herbat można kupić wszystko, co chińskie, indyjskie, jakieś przyprawy, figurki, w ogóle wszystko, co się da. Natomiast te strony mają takie profesjonalne podejście do herbaty. To znaczy nie sprzedają ci herbat o nazwie, nie wiem, Mały Budda albo coś w tym rodzaju, a naprawdę można takie cudowności spotkać, niestety. Tylko sprzedają herbatę, która się nazywa zielona z ananasem. Czyli wiadomo, co jest czym. Tak. Okej. Okay. I w tych sklepach rzeczywiście możesz trafić na Darjeeling First Flush, Darjeeling Second Flush i generalnie mają to rozróżnione. I to są naprawdę dobre sklepy, te mogę polecić z czystym sumieniem. I jak rozumiem, są dostępne dla niewidomych. Jak najbardziej. Jakieś problemy tam na stronach są, takie właśnie dostępnościowe, czy to po prostu idziemy, kupujemy i jest? Nie zauważyłam, żeby były jakiekolwiek problemy. Dodajesz produkty do koszyka, wchodzisz w koszyk, masz 4 albo 5, różnie to bywa, tych takich kroczków w koszyku, prawda?
Jak jesteś zalogowany, to już w ogóle nie masz problemu, bo tylko wchodzisz w koszyk, mówisz, że tak, chcę, owszem, chcę to kupić, chcę zapłacić, tak, on ci tam wszystko wyświetli. Dziękujemy pani bardzo, proszę zapłacić i już pan do pani wysyłamy, prawda? No to teraz druga rzecz, czyli jak to przygotować? No tak, czekałam na to pytanie. To rzeczywiście nie jest taka prosta sprawa, bo myśmy... Mam przynajmniej takie przeświadczenie, że my w Polsce to tak troszeczkę przywykliśmy, a to se wrzucę herbatę, zaleję se wodą, se będzie. Dokładnie. W czajniku no, woda, herbata. Zasadniczo na tak, tylko że każda herbata wymaga, no w zasadzie każda, innej temperatury parzenia, to po pierwsze. Po drugie, w zależności od tego, jaki będzie czas parzenia, możemy uzyskać zupełnie inny smak tej samej herbaty. No, a poza tym, to będzie jakby kolejny temat tutaj do omówienia, to jest kofeina w herbacie. Ale zasadniczo, herbaty zielone parzymy w temperaturze tak uśredniając trochę, nie rozróżniając na japońską i chińską, bo dzisiaj to bez przesady, kto by się w to bawił. Choć moim skromnym zdaniem chińskie herbaty są zdecydowanie lepsze niż japońskie. Zasadniczo między tak 75 a 85 stopni Celsjusza. To żółte. Jeżeli jesteśmy w tych temperaturach parzenia, to no. Jak spowodować taką, a nie inną temperaturę parzenia w przypadku osób niewidomych? No bo widzący mają to termometry, coś i sobie mogą to sprawdzić. Jak ty to robisz, żebyś miała taką, a nie inną temperaturę? No są dwa sposoby. Jeden to jest kupić sobie czajnik, na którym można sobie ustawić temperaturę gotowania. I tutaj ja mogę troszeczkę podpowiedzieć. Taki czajnik 100 kilkadziesiąt złotych kosztuje, ale tak. Można rzeczywiście za taką kwotę kupić czajnik. Ja sobie się kupowałem akurat w Lidlu. Taki czajnik, czasami są takie czajniki w promocji, bo chyba 120 zł. I to rzeczywiście działa. Mamy 4 przyciski na tym czajniku. Jeden jest do włączenie, wyłączanie. Drugi jest chyba ustawienie trybu, dlatego że ten czajnik po podgrzaniu może albo się po prostu wyłączyć, albo co chwilę sobie tą wodę dogrzewać, żeby ona miała przez cały czas jakoś tam podobną temperaturę. No mój to robi 6 razy. Mój też kilka razy, nie pamiętam ile. Natomiast na górze są też 2 przyciski, którymi się zmienia temperaturę co 5 temperaturę. Stopni. U mnie co 5 stopni. Od chyba 40 paru do 100 oczywiście. No więc jej to się nie da. No byłoby ciężko z wodą. Tak. Chyba, żeby zmienić ciśnienie. No ale to jest inna kwestia. I ten czajnik z Lidla, gdyby ktoś kupował, też zapamiętuje ostatnio użytą temperaturę i jak dojdziemy do 100, to jakby kręcenie w prawo, znaczy kręcenie, naciskanie tego przycisku od zwiększenia temperatury jakby nie zmienia tej temperatury dalej, także nie ma czegoś takiego, że nie wiem, dojdziemy do 100, a potem znowu będzie 40 na przykład. To czegoś takiego na szczęście nie ma. Jeżeli chcemy do 100, to po prostu ileś razy sobie naciskamy ten przycisk i ta temperatura ustawia nam się rzeczywiście na 100 stopni i możemy sobie potem wtedy ewentualnie po kroczku co 5 stopni jechać w dół. No więc to jest jeden sposób. A drugi sposób jest taki, żeby zagotować wodę normalnie, do 100 stopni i zasada jest taka, że w ciągu 5 minut woda chłodzi się o 10 stopni. A to ciekawe, bo... Czyli żeby uzyskać wodę o temperaturze 80 stopni, wystarczy od zagotowania poczekać 10 minut. I to też jest jakiś sposób, jeżeli nie mamy rzeczywiście takiego czajnika, no to gotujemy, czekamy i to powinno być mniej więcej zrobione. Tak. No dobra, to mamy kwestię temperatury. To teraz jeszcze opowiedz, którą herbatę mniej więcej w jakiej temperaturze, bo zaczęła się od zielonej, ale to może pójdźmy dalej, jak już wiemy, w jaki sposób to zrobić. Żółtą parzymy podobnie jak zieloną.
Białą można spokojnie zaparzyć wrzątkiem. Oląg parzymy tak 80-90 w tych granicach. Czarną parzymy po prostu taką gorącą. Znaczy mówią 96-98 stopni. To znaczy jak zagotujemy wodę w czajniku, to ona pod koniec gotowania tak burbuli, powiedzmy. Zaczyna po prostu, jakby przestaje szumieć i zaczyna ewidentnie bulgotać. Bulgotać, tak. No i jak już sobie pobulgoczy i przestanie bulgoczeć, już nic tam na mnie nie bulgocze, jest cisza, wtedy możemy zalać czarną herbatę. To jest taka akurat temperatura. Tak. A pół RH parzymy też 80 stopniami. Generalnie zazwyczaj 80 stopni, w przypadku białej i czarnej jest trochę inaczej. Jakieś jeszcze, nie wiem, fajne rzeczy można zrobić sobie, żeby ta herbata jakoś zrobić jej turbo? Po pierwsze, pamiętać należy, że im dłużej herbata parzona, tym więcej kofeiny się z niej wydobędzie. Około 15 minut trzeba by parzyć herbatę, żeby się ta kofeina wydobyła w 100%. Jeśli komuś zależy tylko i wyłącznie na kofeinie, bo w momencie, kiedy ta herbata się 15 minut parzy, to już jest po prostu niesmaczna. Ale jeśli komuś zależy tylko na kofeinie, no to proszę bardzo. No tak, jak kiedyś sobie tak... No po drugie, bo tak trochę powiedzieliśmy, a trochę nie powiedzieliśmy o tym właśnie, jak to można, z czym można albo z czym warto wypić herbatę, a z czym herbaty nie warto pić. O tym w zasadzie nie mówiliśmy, były tylko mieszanki. Ale rzeczywiście o tych dodatkach też miałam o to zapytać. Bo niestety, wbrew temu, co często widać na polskich stołach, herbata z cytryną to jest największa ohyda, jaka tylko może być. Dlatego, że kwas zawarty w cytrynie po pierwsze wyrzuca na wierzch nam wszystkie te gorzkie i cierpkie rzeczy z herbaty, wszystkie te garbniki niesmaczne. A po drugie, zabija to, co w herbacie jest fajne. Natomiast herbata na ten przykład zamiast z plasterkiem cytryny, to z plasterkiem pomarańczy, no, nabiera bardzo fajnych smaków. Naprawdę polecam zrobić sobie herbatę z plasterkiem pomarańczy. Poza tym jest na rynku dostępnych mnóstwo różnego rodzaju syropów, ekstraktów owocowych i nie tylko. No bo kto w zasadzie w dzisiejszych czasach broni komuś sobie zrobić, nie wiem, zieloną herbatę z syropem waniliowym, prawda? No nikt nie broni. Jak mu smakuje? No tak. A bo niektórzy też wiem, że zamiast kłaść plasterek cytryny, to troszeczkę wyciskają cytrynę, żeby mieć ten, powiedzmy, sok z cytryny. Próbowałeś tak samo robić z pomarańczą? Tak. Fajnie jest. Zresztą ja bardzo lubię w ogóle herbatę z pomarańczą, czy to poprzez dodanie soku, czy plasterka pomarańczy, czy to przez mieszanki typu herbata z jakąś kandyzowaną skórką z pomarańczy na przykład. Mhm. Zresztą naprawdę te niektóre mieszanki herbat są takie fajne. Na przykład kiedyś piłam herbatę, która to była czarna herbata z kardamonem, imbirem, cynamonem i pieprzem. O, to rzeczywiście. Trochę taki niestandardowy dodatek. No, niestandardowy dodatek, ale to było rzeczywiście aż piekło w gardle. Ale to było jako herbata zimowa rozgrzewająca i to rzeczywiście rozgrzewało od środka. No, niewątpliwie. To nie wiem, czy coś byś jeszcze chciała dodać, czy przejdziemy jeszcze do herbat, nie herbat. Myślę, że można by przejść do herbat, nie herbat. No to przejdźmy do herbat, nie herbat. Czyli tu mamy to co, najpierw od ziół, czy yerba mate i z przyległościami? Może najpierw yerba mate i z przyległościami. No to w takim razie słówko o yerba mate poproszę. Słówko o yerba mate. No yerba mate to jest oczywiście łacińska nazwa czegoś, co używali już dawno, dawno temu Indianie i Aztekowie, i Inkowie i pewnie Majowie też, bo to tam właśnie rośnie.
I europejscy misjonarze, którzy byli na misjach właśnie w tamtych, prawda, rejonach, gdzieś tam wiek jakiś 16, 17, zauważyli, że Indianie biorą liście jakiejś takiej rośliny, albo to żują, albo to gotują i potem tacy pobudzeni chodzą. O co chodzi, nie? Początkowo oczywiście chcieli tego zakazać, bo to niedobre, bo to coś tam. Ale potem jednak stwierdzili, że to trzeba przebadać. No i przebadali i całe szczęście jednak nie zabronili. I nazwali to oczywiście yerba mate, a jakżeby inaczej, prawda? Po łacinie to jest herba mate. Yerba mate to po po hiszpańsku. Mhm. Yerba mate jest... No właśnie, są to liście ostrokrzewu paragwajskiego i napar z takowych zawiera 3 razy tyle kofeiny, co kawa. No to rzeczywiście dawka taka solidna. Owszem, do tego wszystkiego ta kofeina, jak kawę się wypije, to mamy taki taki kop potworny. No... Chociaż natomiast... ja nie jestem raczej kawoszem, więc. No ale to wierzę na słowo. Ale tak to działa, tak? Kawa, kofeina z kawy tak działa w sposób mocny, jednoznaczny. Natomiast kofeina z mate, ona się tak stopniowo uwalnia, więc jak rano wypijesz, to będziesz potem cały dzień chodził bez problemu, bo to ci się tak będzie stopniowo uwalniać. No to... Rzeczywiście, na taki dłuższy okres to jest, mam wrażenie, rzeczywiście lepsze. No, zdecydowanie. Poza tym jest zdrowsze. Bo niestety kawa, oprócz tego, że ma kofeinę, to wypłukuje nam magnez, na przykład. Trochę dziwne rzeczy robi z naszym trawieniem, co nie znaczy, że kawa jest dobra, no jest po prostu smaczna i tyle. Natomiast yerba mate wręcz odwrotnie. Ona ma w sobie cynk, ona ma w sobie witaminy, ona ma w sobie te flawonoidy różne. Generalnie jest skarbnicą, mówi się o yerba mate, że to jest taki alfabet witamin, że tam od A do Z jest wszystko, nie? Od witaminy A do cynku, tak? ZN. No proszę. Układzie okresowym. I generalnie to jest po prostu niesamowicie zdrowa rzecz. Chociaż dla początkujących może się wydać niesmaczna, dlatego że ona jest dosyć taka cierpka. No tak, to kiedyś piłem i rzeczywiście do tego smaku trzeba się przyzwyczaić. Niewątpliwie. Tak, do tego smaku się trzeba przyzwyczaić. Przy czym można to sobie jakoś tam łagodzić, bo oczywiście no taki obrządek paragwajski to jest taki, że to musi być tam w tej tykwie takiej, prawda? Zrobione jest z tego, z czego oni robią te tykwy? No z takiego jakiegoś orzecha czy czegoś takiego, prawda? Że to tam musi być wsypane, przechylone, zalane dla świętego Tomasza najpierw. Czyli cała woda jakby wsiąka w tę herbatę, dlatego oni na to mówią, że to jest parzenie dla świętego Tomasza, że nikt nie wypija tej herbaty, a ona znika, więc to musi być ktoś święty, prawda? Ktoś, kogo nie widać. Potem dopiero się to zalewa drugi raz i dopiero wtedy się to pije przez bombillę, czyli taką specjalną rurkę, która odcedza nam liście, bo mate ma bardzo drobne te liście, one są takie pokruszone bardzo. I tak to można zalewać 5 razy w sumie, 1 fusy. No to ładnie. Ale tak na dobrą sprawę, kto nam broni zrobić to po europejsku, prawda? Mhm. Natomiast... Zaparzyć w jakimś czymś, potem to przecedzić, a potem do tego dodać, bo ja wiem, syropu pomarańczowego na przykład. No nikt nam czegoś takiego nie broni, działać to będzie tak samo. A, właśnie, a propos, jeszcze herbaty... No. Bo wiem, że sporo osób może by i piło taką dobrą herbatę, ale to fusy, to coś, to zostaje. I wiem, że są w sklepach do kupienia sitka do herbaty, znaczy sitka do herbaty. To są takie, no powiedzmy, że sitka w formie takich zamkniętych całości, do których się sypie herbatę, tam łyżeczkę, dwie. I takie zamknięte sitko można włożyć do kubka filiżanki,
ta herbata sobie tam naciąga, po czym jak już naciągnie, można to wyjąć i fusów żadnych nie ma. Zgadza się, aczkolwiek to, o czym mówisz, to są tak zwane sitka na łańcuszku. Mhm. I to jest tylko jedna spośród kilku form tych sitek, bo sitka mogą być na przykład ze stali nierdzewnej, takiej perforowanej, czyli takiej z takimi malusieńkimi dziureczkami. To się wkłada do kubka, to ma takie, no takie jakby rączki dookoła, które się na kubku opierają, na brzegach kubka. Tam się sypie herbata. I to jest taki jakby kubek z dziurkami, troszeczkę taki sitko. Tak, tak, który wkładamy do kubka. Tak, dokładnie tak. Także... Są takie właśnie, o jakich ty mówiłeś, że są takie sitka zamykane na łańcuszku, potem je po prostu wyjmujemy. Są takie, które zaczepiamy na brzegu kubka, troszeczkę jak nasze sygnalizatory cieczy. Także w środku kubka znajduje się po prostu sitko, do którego sypiemy herbatę, to się tam zaparza, wyjmujemy, spoko. Tych sitek jest mnóstwo, naprawdę jest mnóstwo rodzajów sitek i tak naprawdę każdy będzie dobry. Innymi słowy, można mieć herbatę liściastą bez fusów. Bez fusów, oczywiście, że tak. No dobra, to powróćmy do tego yerba mate, bo to też jest trochę tak, że... Znaczy inaczej. Ja widziałem u znajomego, który robił sobie taką yerba mate, że te yerby to on wsypywał ilości dużo większe niż herbaty. Czy to owszem, tak rzeczywiście jest? Owszem. Tykwa, tudzież materon, które zdecydowanie wolę, bo one są z ceramiki, powinien być wypełniony, no jedni mówią w jednej drugiej, inni mówią w dwóch trzecich. Fusami. To tak solidna taka porcja jest. Tutaj owszem, to 100 gram to wystarczy na dwie takie tykwy. Owszem, to prawda. Dlatego yerba mate zazwyczaj kupuje się w półkilowych albo kilowych paczkach. Inaczej nie pakują w ogóle. Bo tego jest po prostu za mało. Tak. Natomiast pamiętajmy, że takie 2/3 materonu to my możemy parzyć 5 razy. A ile taka yerba mate kosztuje? I czy to też jest tego ileś, czy to jest yerba to yerba w podobnych cenach? Zasadniczo mate to mate i w podobnych cenach. Natomiast też są jakby wyspecjalizowane marki typu Amanda. To jest jedyna, która mi w tej chwili przychodzi do głowy. W każdym razie Amanda zajmuje się tylko i wyłącznie yerba mate. Robi ją, pakuje albo z samą yerba mate, albo z miętą yerba mate, czyli 95% yerba mate, a jedynie 5% mięty, po takiej po prostu mięty pieprzowej. Mate się wtedy robi takie ciutkie łagodniejsze. Mhm. Ile kosztuje mate, to nawet nie powiem, bo nie pamiętam. Ale to nie są jakieś straszne pieniądze. Tak chyba pi razy oko, nie wiem, 2 czy 3 dychy za pół kilo. No to nie są straszne pieniądze. No to... Rzeczywiście nie jest aż tak źle. Oczywiście trzeba pamiętać o tym, że te 2 czy 3 dychy to nie wystarczą, tak jak w zwykłej herbacie na ileś 10 filiżanek ten kilogram wystarczy, tylko no tego będzie dużo mniej, tak? Dlatego, że tej yerby... No tak, ale wiesz, dokładając do tego więcej wielokrotność parzenia, no to w sumie jakby... Tylko to trzeba w takim razie lubić, żeby tego pić tak, ileś. Dokładnie. Razy. Dokładnie. Czyli tu nie robimy tak, że chcemy to słabsze, znaczy inaczej, chcemy zapatrzeć raz, co se wsypujemy mało. Tu tak czy tak tego trzeba wsypać dużo. Tak, oczywiście można sobie zrobić tak, bo ja nie wiem, nie chcę takiej bardzo mocnej, to sobie nasypię 1/3 tego materonu, tak? To też się zaparzy, ale to nie może być tak, że to sobie łyżeczkę na filiżankę wrzucę, bo to w ogóle nie ma wtedy sensu. A temperatura? Nadal jest... A temperatura? No właśnie. Mate jest śmieszna. Dlatego, że mate można zalać totalnie zimną wodą prosto z lodówki, taką o temperaturze powiedzmy 8 stopni. I ona naciągnie. A jakże? A można ją zalać wodą gorącą, czyli o temperaturze 70 stopni. I też się naciągnie. Co kto woli? Ale to ma jakieś... Ja wolę zimną. Nie wiem, smakowe właściwości, czy po prostu zalewamy to sobie... Jak ci jest gorąco, to sobie zalej zimną, no bo co będziesz w upał pić gorącą matę, nie? Mhm. A jak ci jest zimno, no to sobie ciepłym zalej, no co będziesz martwił.
Czyli po prostu kwestie temperaturowe, wygodne. Tak. Tak. A wrzątek? Wrzątek nie. Albo 70 stopni, albo zimna woda. A pośrednie? 30. Coś tam się zaparzy, coś tam się naciągnie, ale... Czyli to albo zimna, albo gorąca. Ale nie ciepła. Ani nie wrzątek. Tak, dokładnie tak. No to rzeczywiście nietypowo. No dobra, to mamy matę. Chyba, że coś byś jeszcze chciała dodać? Myślę, że nie. Że nie. To tak. Przechodzimy do ziółek. Chyba. Nie, panie redaktorze. Jeszcze rooibos. A jeszcze rooibos. No dobrze. To cóż to jest to rooibos? O co w tym chodzi? I słowo o rooibos ogólnie. Rooibos. Rooibos piszemy przez dwa o oraz i. R, o, o, i, by, osy. Ale czytamy rooibos. Tak po prostu. To jest czerwonokrzew afrykański. Dla odmiany. W Afryce sobie to rośnie i co? I po pierwsze nie zawiera kofeiny. W ogóle. W ogóle. A po drugie jest bardzo zdrowe, bo zupełnie tak jak matę ma cały alfabet witamin. Mhm. Jak smakuje? Troszeczkę takie, powiedziałabym, skrzyżowanie smaków takich korzennych z jakimiś takimi trawiastymi. Całkiem to jest przyjemne naprawdę tak wypić i to nawet... Nie wiem, kobiety w ciąży to mogą pić i dzieci to mogą pić, no bo to nie ma kofeiny, nie ma nic takiego, co by mogło, nie wiem, uzależnić, czy pobudzić, czy no coś takiego zrobić, tak? I bardzo zdrowy jest ten napar, naprawdę polecam. Na przykład wieczorem sobie można wypić, no bo już prawda można, bo tak niekoniecznie o 20 na przykład pić kofeinę, a to sobie spokojnie można zaparzyć, wypić. Zalewamy wodą o temperaturze 90 stopni. Czyli to jest taka herbatka na noc. Tak. Jeżeli chcemy po tym zasnąć. Tak, normalnie. Dokładnie tak. A ile tego rooibos? To jest bardziej jak herbata, czy to jest bardziej jak yerba mate? Tak, jak herbata. Spokojnie, możesz sobie nasypać łyżeczkę do sitka, zalać, potrzymać z 5 minut, wyjąć i tyle. I już. I już. A drogie to jest? Nie. Tak jak herbata mniej więcej. 12-15 góra złoty za 10 deko. To co, przechodzimy na ziółka? No przechodzimy na ziółka, przechodzimy. Na ziółka, dobra. Ziółka. No właśnie, bo tych ziółek jest. No właśnie, no idzie, ale bo generalnie, bo idziemy do apteki, poprosimy o co? O herbatkę miętową, prawda? No z reguły tak. No, a to z herbatą nie ma nic wspólnego. No właśnie. Chociaż w Polsce no zwykliśmy nazywać wszelkiego rodzaju napary, czy to ziołowe, czy to owocowe, herbatkami. No właśnie, na szczęście nie herbatami, tylko herbatkami. No nie mniej, no mięta, czy dziurawiec, czy pokrzywa, czy skrzyp, czy senes, czy inna szałwia, no to nie jest herbata. No to są po prostu zioła, no tak, które rosną herbata albo jest... są hodowane w ogródkach specjalnych, albo po prostu dziko rosną na łąkach. To nie ma nic wspólnego z herbatą. Tak samo zresztą jak, nie wiem, owoc dzikiej róży, owoc hibiskusa, owocy jabłka, jarzębiny, jeżyny, maliny suszone i inne tego typu cudowności, które ładują do herbatek owocowych. Czyli jeżeli kupujemy w cudzysłowie herbatkę miętową, to nie jest herbata plus mięta, tylko to są po prostu liście mięty, które sobie zalewamy wodą. Tak. Liście, czasem nawet łodyżki. No generalnie całe zioło, no więc łodygi i liście. No, nie kwiaty, nie korzenie. No to trochę może o tych wszystkich ziołach pokrótce. Przy czym z tego co wiem, przynajmniej w aptekach te zioła mimo wszystko kupuje się raczej potorebkowane niż... Raczej tak, raczej potorebkowane, chociaż można też kupić liściaste. No na przykład jak chcemy sobie zrobić, to może na inny, generalnie inny podcast kiedyś będzie temat,
kosmetyka naturalna, bo jak chcemy sobie zrobić, nie wiem, szampon, gdzie trzeba ugotować te zioła z czymś tam, gdzieś tam w garnku gotować, no to raczej liściaste niż ekspresówki, tak? Ewentualnie można sobie kupić krzew mięty, posadzić go sobie, zerwać liście. No nie liście. Tyle krzew, panie redaktorze. Znaczy, no dobra. No to jest ziele mięty. Oczywiście, no, ja mam w domu miętę. Dobra. A jaka dobra jest taka świeża mięta parzona? Przecież tego wcale nie trzeba suszyć. Ucinamy dwa duże liście, wrzucamy do kubka, zalewamy wrzątkiem i po 10 minutach mamy przepyszną, ziołową, miętową, no, napar miętowy, pyszny, przepyszny, no, świeży taki. On jest zupełnie inny w smaku. Ponoć Włosi, ale próbowałam to robić i mi zupełnie nie smakowało, ponoć Włosi wrzucają liście świeżej mięty do mleka. Takiego zimnego, schłodzonego mleka. I to potem ponoć jest bardzo orzeźwiające. Ale nie wiem, czy my mamy inne mleko, czy jak. W każdym razie mi nie wyszło. No, smaki są różne, tak? No i jakby potrawy są różne. No, z drugiej strony, ile narodów nam się dziwi, że jemy zepsutą kapustę. Tak. No. Albo zepsute ogórki, dokładnie. Tak. Także to jest, to coś w tym jest. Innymi słowy, kupujemy, możemy sobie kupić miętę, posadzić ją sobie, urwać liść, wrzucić go tak po prostu i już. Tak. I wszystko. No, gorzej byłoby tak zrobić z pokrzywą, bo pokrzywa jest bardzo, jakby to powiedzieć, nieprzyjazna w dotyku. No, no raczej tak. Natomiast miętę akurat spokojnie tak można. Miętę tak można, szałwie tak można. Bez problemu. Oczywiście każde z tych ziół ma swoje działania lecznicze. No właśnie, o tym pewnie można by zrobić wykład. Tak, można by zrobić wykład, a nawet powiedziałabym cykl wykładów. Dokładnie. Więc ale tym razem tylko tak pokrótce. Słówko o paru tych ziołach. Zasadniczo, na sprawy okołożołądkowe zawsze będzie dobra mięta, to tak konkretnie na żołądek. Dziurawiec, bardziej na wątrobę, na drogi żółciowe. Senes na przeczyszczenie. Senes jest typowo przeczyszczający, niczego więcej nie oczekujmy od tego ziela. Na sprawy takie gardło, żeby nawilżyć na przykład, albo coś. Bardzo dobra herbatka, tak, herbatka. Z majeranku i trzeba ją tylko posłodzić łyżeczką miodu. Naprawdę fantastycznie ciekawe. Nawilża śluzówki jamy ustnej i gardła. No to rzeczywiście, podejrzewam, nie jednemu słuchaczowi może się przydać, bo wiem, że tutaj słucha Tyflo Podcast parę osób, które gdzieś tam mają no, jakąś pracę z gardłem, powiedzmy, czy to śpiew jakiś, czy coś tego rodzaju. Tak, na gardło też dobrze działa tymianek. Skrzyp, pokrzywa. Jedno i drugie jest moczopędne, ale też jedno i drugie świetnie nam odbudowuje włosy. A z racji tego, że jest moczopędne, no to też dobrze działa na przykład jak mamy, nie wiem, zapalenie pęcherza albo zapalenie nerek. No bo jak zaczyna nam się lepiej tworzyć mocz, no to zaczynają się te nerki płukać, więc jakby na nerki też to dobrze działa, prawda? Na układ moczowy. Mhm. No i to chyba tyle z takich podstawowych. O, powiem tak, są dwa zioła, które lubię i mogę pić tak w ogóle bez niczego. I to jest macierzanka i szałwia. Tyle tylko, że macierzanka trochę wysusza śluzówki. To trzeba mieć na uwadze. Herbata zresztą, wracając do herbaty na chwilę, też niestety wysusza śluzówki. Dlatego czasem warto sobie ją na przykład osłodzić delikatnie miodem. Ona trochę będzie miała inny smak, ale nie będzie tak wysuszała, bo miód będzie odbudowywał, bo w miodzie też jest cały alfabet witamin, więc będzie odbudowywał śluzówki. To jeszcze sposób parzenia tych wszystkich ziół, temperatury. Wiesz co, no, zioła zasadniczo się zalewa wrzątkiem. To znaczy, to nie powinno być oczywiście 100 stopni, bo tak to one by się trochę zagotowały. Raczej takie 96-98 stopni. Czyli jak czarną herbatę. Tak. Nie wiem, czy coś jeszcze chciałbyś powiedzieć, czy możemy sobie przejść do jakiegoś króciutkiego podsumowanka?
tego wszystkiego? No ja myślę, że na ten moment to chyba wystarczy. To tak myślę, że w roli podsumowania rzeczy, które można by mieć, jeżeli ktoś by chciał rzeczywiście zająć się fajnie herbatą, no to albo ten czajnik z regulacją temperatury, co rzeczywiście może być fajne, dlatego że no czasami nie bardzo jest jak, albo nie bardzo komuś się chce poczekać 15-20 minut, żeby woda raczyła troszeczkę się ochłodzić. No zgadza się, no to jest jakieś trochę kłopotliwe, to da się, tak, spoko, ale no fajnie da mieć, się, ale... fajnie mieć czajnik, no, taki. Trzeba... Zdecydowanie trzeba. Należałoby się zaopatrzyć w jakieś sitko. Tak, bo po prostu nie ma fusów, a przy okazji tak? Ta herbata jest naprawdę okej z tego sitka. I te sitko też się naprawdę też się fajnie, nie ma problemu z ich myciem, z używaniem. To bardzo problemu. Są proste rzeczy. To jest przed jedną, jedyną rzeczą przestrzegam. Przed sitkami bambusowymi. A to nie widziałem takich. To są takie jakby koszyczki bambusowe, które wkładasz tak jak sitko ze stali nierdzewnej, tak to wkładasz. No owszem, świetnie odcedza fusy. Tylko tak, no potem te fusy trzeba wyrzucić. To sitko wypadałoby przepłukać. I tak raz, drugi, trzeci, piąty, dziesiątej. Ojej, coś nam sitko pleśnieje. A stal to star, nierdzewna to nierdzewna. Tak jest. I to po prostu będzie długo działać. I jeszcze jedna rzecz, którą polecam przy herbacie, to są naczynia do przechowywania tej herbaty. Na stronach tych, które podałam, z łatwością można dostać puszki na herbatę. Naprawdę warto wydać te 12, mniej więcej powiedzmy od 9 do 15 zł, bo w zależności od pojemności, no już nie polecam takich, co mają pół kilo, wydać na tę puszeczkę. Przychodzi herbata, przesypujemy sobie te 5 deko do puszki, zamykamy. To jest szczelne, tam nie dochodzi ani wilgoć, ani tlen, ani nic tam takiego i to sobie stoi. Po torebki to tak, tu nam się przewróci torebka, to nam się rozsypie, tutaj to na łyżeczce przenosimy, to tutaj nam się coś posypie, bo to trzeba, torebkę trzeba jedną ręką trzymać, drugą ręką łyżeczkę mam, a jeszcze gdzieś tam trzeba kubek zobaczyć, gdzie on stoi i to sitko, żeby nasypać. Zdecydowanie zalecam i polecam i w ogóle głoszę świetność puszek na herbatę. Tak, poza tym te puszki też mają różne kształty, troszeczkę przynajmniej. Troszeczkę inaczej. Owszem, mają wygląda, różne fajne wzorki. Ja to nawet jak się sobie... na zewnątrz ma się miejsce i się postawi gdzieś tam na segmencie w kuchni, to one bardzo ładnie wyglądają, bo one są a to ze smokiem, a to z kotkiem, a to tam z jakąś herbatką narysowaną, a to z czymś tam. Są bardzo ładne te puszki. Jedne są okrągłe, inne są kwadratowe, jeszcze inne są prostokątne. I no zdecydowanie właśnie. Ułatwiają życie. Dokładnie, bo sobie można po prostu te herbaty jakoś tam posegregować. Jeżeli mamy kilka swoich ulubionych gatunków i po prostu kupujemy je najczęściej, to można to wszystko podpisać. Oczywiście, każda że tak. Każda puszka wtedy jest od jakiegoś tam gatunku, jeżeli sobie wybierzemy oczywiście jakiś gatunek, który nam smakuje. Plus powiedzmy ze dwie puszki albo trzy na jakieś eksperymenty typu, że kupujemy dzisiaj sobie coś, zobaczymy jak to zadziała i wiadomo, że to jest puszka z nowością powiedzmy. Na przykład. I sobie możemy w ten sposób jakoś tam to eksperymentować. No teoretycznie ale... można za każdym razem kupować inną herbatę, po prostu zdzierać napis jeden i kłaść drugi. No. W momencie, kiedy mamy metkownicę brajlowską, to właściwie żaden problem, prawda? No tak, a jeżeli byśmy sobie użyli tego, co już mówiłem a propos kosmetyków, czyli programu Doro kodów QR, to możemy sobie jeden kod nagrać i ten kod sobie różnie, tylko potem, no różne nagranie do tego kodu jakoś tam robić i wtedy mamy w ogóle bez problemu, możemy sobie te puszki. No ale to wiadomo, to już jest kwestia jakiejś organizacji. Tak jest. No i cóż, i myślę, że tym optymistycznym akcentem byśmy audycję o herbatach, o ziołach i tym podobnych mogli zakończyć.
cóż tu powiedzieć na koniec, bo to tak w zasadzie... Chyba smacznego. Chyba smacznego. No właśnie. W takim razie życzymy Państwu smacznego. No i do usłyszenia w kolejnych odcinkach Tyflo Podcastu. Oczywiście czekamy na komentarze pod audycją. Będziemy monitorować komentarze, więc w razie czego odpowiemy na pytania. Agata tutaj na pewno się dowie o komentarzach, jakie będą. No i jak się rzekło, do usłyszenia w kolejnym Tyflo Podcaście. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.